Witajcie rodacy! Produktów firmy Lioncast jeszcze nie miałem okazji testować, dlatego z wielką radością przedstawiam Wam i jednocześnie sobie ich najnowszą klawiaturę LK300 RGB. Sprawdźmy, czy warto po nią sięgnąć. Opakowanie naszego nowego mechanika jest minimalistyczne i na froncie jedynie widzimy w całej okazałości zdjęcie klawiatury. Z tyłu natomiast znalazły się najważniejsze informacje techniczne, jak na przykład to, że klawiaturę wyposażono w 14 programowalnych efektów świetlnych, czy umieszczono 5 dedykowanych klawiszy dla makr. Klawiatura, jak widzicie, jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. W środku zaś znajdziemy jedynie bardzo skromną instrukcję obsługi, która głównie przedstawia informacje, jak podczepić odłączalną podpórkę pod nadgarstki, którą również znajdziemy w środku, ale o niej nieco później. To wszystko z dodatków i powiem szczerze, że trochę szkoda, że nie dostaliśmy nawet ściągacza do kapsli. Niezrażony jednak za bardzo tym faktem wyciągnąłem LK300 i muszę Wam powiedzieć, że jest to kawał dobrze zrobionej klawiatury. Szczotkowany aluminiowy szkielet nie tylko ładnie wygląda, ale i odpowiada za sztywność ramy, która nawet pod sporym obciążeniem jest sztywna jak kawały Strasburgera. Faktem jest również bardzo dobre spasowanie całości i świetna jakość użytych materiałów. Aczkolwiek po chwili zauważyłem, że mój model ma w prawym rogu 2 malutkie odpryski i małą ryskę. Pod spodem oczywiście producent umieścił 4 przeciwpoślizgowe elementy, by mechanik się nam nie ślizgał po biurku, z czego 2 z nich są na nóżkach podwyższających całą konstrukcję. W naszym teście palca klawiatura trzyma się zatem bardzo dobrze. Z tyłu natomiast znajdziemy jedynie kabel USB, a ten znalazł się w oplocie, jest elastyczny i ma 180 cm długości. Szkoda tutaj, że producent nie dał nam obok niego dodatkowego portu USB, co na dzień dzisiejszy powinno być już standardem. Na górze Lioncasta znajdziemy oczywiście szereg przycisków multimedialnych, począwszy od standardowych zmian głośności Windowsa, jego całkowitej mutacji, przez zmianę piosenek w odtwarzaczu, czy uruchomienie poczty, mojego komputera, czy kalkulatora. Poziom jeszcze wyżej po lewej znajdziemy nasze 5 ekstra programowalnych przycisków, a po prawej są jeszcze szukajka Windowsa, 3 przyciski dla przeglądarki internetowej, a nawet możemy uśpić naszego peceta. Natomiast jeżeli wyjmiemy kapslę, to tam znajdziemy czerwone kejle i tu producent chwali się, że zastosowana w tym mechaniku ich rewizja ma większą wytrzymałość niż oryginalne Cherry MX-y, bo wytrzymują bagatela 80 milionów uderzeń, a to jest recepta już na długowieczność tego sprzętu. LK300 jednak nie bez powodu ma dopisek jeszcze w nazwie RGB, bowiem ten mechanik wyświetla wszystkie 16,8 milionów kolorów, które możemy dowolnie konfigurować z dokładnością co do jednego przycisku. Dodatkowo mamy tutaj 14 wgranych efektów świetlnych, jest możliwość ustawienia jasności świecenia czy kierunku animacji. Samo światło jest wyraziste, jasne, a barwy nasycone i jednostajnie podświetlają wszystkie klawisze. Tutaj nie mam się do czego doczepić. Oczywiście do klawiatury są też dostępne sterowniki, które możemy ściągnąć ze strony producenta. Jednak oprogramowanie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jest dość ubogie. Mamy bowiem możliwość ustawienia tutaj 3 profili klawiatury. Nie zabrakło oczywiście obszernych ustawień makr dla każdego przycisku, no i mamy szansę z poziomu tego programu zmienić ustawienia naszego podświetlenia, jeżeli nie lubimy klikać przy pomocy klawisza FN. To wszystko. Mi akurat te opcje w pełni wystarczają, ale wiem, że niektórzy lubią mieć wgląd na bardziej zaawansowane ustawienia. Pograłem sobie zatem na tym mechaniku i w tym aspekcie również nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Przełączniki sprawdzają się świetnie, a dodatkowo wszystkie klawisze są bardzo miłe w dotyku i są pokryte tak jakby taką gumową strukturą. Ta jest bardzo przyjemna. Z taką powierzchnią spotkałem się jedynie w wcześniej recenzowanym GK701 od MSI i szkoda tutaj, że wszystkie klawiatury nie mają takiej w dotyku powierzchni. Jest jeszcze w zestawie podpórka, która ma lekko chropowatą powierzchnię, ta jest miła w dotyku i spełnia swoją funkcję bardzo dobrze. Reasumując, Lioncast LK300 RGB jest klawiaturą na pewno bardzo dobrą. Posiada szczotkowaną aluminiową mocną ramę, dobre i wyraziste podświetlenie, makra i przyciski multimedialne, a i sam minimalistyczny design może się podobać. nie jest jednak idealna, bo mi do szczęścia brakuje na przykład portu USB z tyłu, no i jest jeszcze kwestia ceny. 120 euro, czyli około 500 zł to dość dużo i tak naprawdę mając taką kwotę możemy kupić większość klawiatur na rynku, które oferują podobne możliwości. Tak więc jeżeli przypadł Wam do gustu recenzowany model, zdecydowanie możecie się w niego zaopatrzyć, a na pewno nie będziecie zawiedzeni. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!